Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzy. W naszym studiu dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Grażyna Urbańska, witam serdecznie. Dzień dobry. Miejski Ośrodek nadzoruje kilka różnych programów i zajmuje się dosyć rozbudowaną działalnością społeczną, ale w ostatnich miesiącach chyba najgłośniej było o takim projekcie zainicjowanym przez prezydenta Romana Szałemeja, Odpracuj swój dług, w którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również uczestniczy. Ja przeczytałem statystyki z realizacji tego projektu. 344 wnioski zostały przyjęte do realizacji. Na podejrzewam kilkanaście tysięcy osób zadłużonych, jeżeli chodzi o czynsz w Wałbrzychu. To jest dobry wynik, czy taki słaby, jak mi się wydaje? Znaczy, szczerze mówiąc, to jest dobry wynik. Dlatego, że ja jestem zdziwiona faktem, że te wnioski nadal napływają. Bardzo się z tego cieszę. Dlatego, że myślałam, że w miarę upływu czasu to wniosków będzie coraz mniej. A okazało się, że wniosków jest coraz więcej. Ja się cieszę i wszędzie to podkreślam z jednego względu, bo to jest aktywne narzędzie. Pomoc społeczną w ogóle kojarzy się wszędzie z tym, że się daje, bo tak naprawdę to są takie świadczenia, które rzeczywiście daje się przy spełnianiu kryteriów, nie można dawać coś za coś. Natomiast tutaj jest właśnie taki element, że trzeba samemu sobie pomóc. Można coś zrobić, jeżeli tylko się chce i wykazuje dobrą wolę. Dlatego myślę, że ten wynik jest dobry. Cieszę się, że wzrasta liczba. Naprawdę pani nie liczyła na to, że przynajmniej kilka tysięcy osób się... Nie, no to jest naiwnością, za długo żyję, żeby się łudzić, że... Dlaczego ludzie nie chcą? Ludzie generalnie, bo to trzeba zaznaczyć wyraźnie, że to nie są tylko podopieczni korzystający z pomocy społecznej, bo zadłużenie ma multum innych osób niekorzystających z pomocy. Ja robiłam kiedyś takie symulacje, że na około, załóżmy, 3,5 tysiąca rodzin korzystających z pomocy, tylko 1,5 tysiąca ma dodatek mieszkaniowy. Czyli drugie 1,5 tysiąca rodzin nie ma dodatku z różnych względów. Czyli nie kwalifikuje się, bo utraciło prawo do mieszkania albo tego typu rzeczy. Natomiast wskazuje to na to, że oni nie posiadają tytułu do lokalu, prawda? I w tej grupie, jeżeli wśród powodów korzystania z pomocy społecznej nadal największe jest bezrobocie, czyli to są osoby młode, zdrowe, zdolne do pracy. W związku z powyższym te wszystkie osoby, które właśnie mają zadłużenia z pomocy społecznej, one śmiało mogą odpracowywać dług, jeżeli tylko będą chciały. Natomiast grupa osób, jak pan powiedział, kilkunastu tysięcy, to nie są podopieczni ośrodka. To nie znaczy, że to są osoby, którym się dobrze powodzi, bo na pewno nikt nie chciałby się w takiej sytuacji znaleźć, natomiast z różnych względów popadły w taką sytuację. Ale one sytuację. Nie mogą uczestniczyć w tym programie? Skoro one mogą, wszyscy mogą. Więc jeżeli wszyscy mogą, no to ja się będę jednak upierał. Te 344 wnioski, to przy skali, o jakiej słyszymy, tego niepłacenia czynszu w Wałbrzychu, tego mówimy cały czas w kontekście budżetu również o tym, że windykacja będzie potrzebna, o tą windykację też panią będę pytał, że te 344 wnioski, no mogłoby być ich pewnie ze trzykrotnie więcej, no i też by pani była zadowolona. Ja mam nadzieję, że ich będzie trzykrotnie więcej, co blokuje, że to nie umarło, tylko blokuje, że... pani dyrektor? Lenistwo, oni pracują na czarno i nie mogą przyjść, boją się tego, że będą musieli być trzeźwi, o co chodzi? Mnie się wydaje, że to jest wiele elementów. Jeżeli ktoś ma bardzo duże zadłużenie i policzy sobie, ile musiałby odpracowywać, prawdopodobnie to zraża. Musimy też brać pod uwagę to, że takie akcje, może nie odpracowania, bo one były, ale za środki finansowe, bo było to w formie zatrudnienia, nie było takiej akcji. I ludzie tak naprawdę nie do końca wierzą w to, że coś takiego może się zdarzyć. Pan prezydent mówił to o jednej rzeczy. Mianowicie, jeżeli ktoś nie ma eksmisji, jeżeli komuś nie grozi realna groźba rzeczywiście pozbawienia mieszkania, to on tak naprawdę z tym długiem może żyć. I cały czas liczy na to, że się nic nie stanie. Natomiast w tej chwili to rozplątywanie tego całego węzła powoduje, że osoby, które się kwalifikują, będą miały umorzenie z różnych względów, jeżeli się kwalifikują. Natomiast osoby, które są młode, zdrowe do pracy, po prostu nie będą miały tych umorzeń i muszą się z tym liczyć, że przyjdzie być może ten dzień, w którym zostaną pozbawieni mieszkania fizycznie. W związku z powyższym ja myślę, że tak nie do końca wszyscy sobie zdają sprawę z tego, co to spowoduje. To znaczy, pani sugeruje, że
teraz władze miejskie tak trochę wyjmą bat na tych wszystkich rygorystycznie młodych? Na pewno trzeba to po prostu pokazać, dlatego że no prowadzi to donikąd, jak widzimy, bo jeżeli taka sytuacja jest. Ja nie mówię, że to jest proste, albo że to jest łatwe i że to należy tak zrobić, bo jest wiele osób, które po prostu nie mają wyjścia i rzeczywiście zaplątały się w taką sytuację. Dobrze by było, żeby do nich dotarło, że nawet jeżeli całości nie odpracują, to wykazanie dobrej woli przy odpracowywaniu będzie brane pod uwagę przy umarzaniu. Przez pryzmat takich programów i efektów takich programów jest postrzegane cały Wałbrzych i bardzo często jako miasto osób, którym się nie chce pracować. Dokładnie. Bo ja pamiętam też takie roboty aktywizacyjne przy zasypywaniu Biedaszybów być może. Też był problem z naborem. Z naborem i z tym, żeby miał kto za te łopaty chwycić. Czy pani popiera pomysł podpisania umowy, pomysł już teraz, to już jest rzeczywistość, z Krajowym Rejestrem Długów? Tak, dlatego że po prostu no musi być ten bat, o którym pan mówił. Musi być jakiś argument na to, że ludzie się boją, że mobilizują się. Bo tutaj mówi się o tym, że ktoś jest w trudnej sytuacji, ale proszę zwrócić uwagę, że gmina ma takie narzędzie, którym pomaga mieszkańcom w trudnej sytuacji. To jest właśnie dodatek mieszkaniowy. Więc co musiało się stać, że ktoś, kto jest biedny, prawda, czyli kwalifikuje się do dodatku, mimo że mógł go mieć, jednak nie dostaje go i utracił prawo do mieszkania. I narasta mu dług. Bo gdyby miał dodatek, dług by mu nie narastał. Więc tu trzeba się zastanowić właśnie, co się stało. A pani czyli ma odpowiedź na to pytanie? Nie mam odpowiedzi, bo to naprawdę wynika z różnych powodów. Często wynika z niewiedzy. Ale ja myślę, że zawsze... Z niewiedzy, że można pójść po dodatek? Z niewiedzy takiej, że coś może się naprawdę drastycznego stać, że cóż się stanie, jeżeli nie złożę wniosku. Jeżeli nie złożę wniosku, no to mam tą przerwę i te pieniądze. Te 200 zł, które kiedykolwiek nie zapłacę, ono będzie za mną szło. Ono będzie wisiało na moim koncie. I uświadomienie sobie tego, że no każdy musi płacić, bo proszę zwrócić uwagę, że są mieszkania, tytuł do mieszkania socjalnego można nabyć. Mieszkanie socjalne ma dużo niższy czynsz niż normalny mieszkanie. To jest kilkudziesięciokrotnie niższy. W związku z powyższym są te mechanizmy. Natomiast no i tak ludzie nie potrafią z nich skorzystać. No dobrze, zaraz będziemy rozmawiać o centrach aktywności lokalnej i o tych sposobach aktywizowania mieszkańców Wałbrzycha, ale ja bym chciał jeszcze chwilę o dodatkach mieszkaniowych, bo mamy w ostatnich tygodniach dosyć istotną zmianę dotyczącą dodatków mieszkaniowych. Czy pani potrafi w kilku żołnierskich prostych słowach wyjaśnić, co takiego radni uchwalili i czy to będzie lepsze czy gorsze dla mieszkańców Wałbrzycha? Dodatki mieszkaniowe w roku bieżącym to jest 7 milionów 100 tysięcy złotych. I to jest takie kwota, są wydatki na to są wydatki na dodatki mieszkaniowe. Rozumiem, że z budżetu miasta Wałbrzycha. Z budżetu miasta Wałbrzycha to jest zadanie własne, tylko z tego finansowane. Ponieważ nie ma środków finansowych, brakuje nam na wszystko, w związku z powyższym stwierdzono, że ograniczenie tych dodatków spowoduje, że kwota wydatkowana na dodatki będzie mniejsza z budżetu państwa, co okaże się, czy w jakim stopniu spowoduje jakby utrudnienia dla mieszkańców. Dlaczego? Dlatego, że dodatek mieszkaniowy to jest bardzo skomplikowana konstrukcja do wyliczania, ale generalnie nie opłaca się tylko czynszu. Czyli zdarzają się sytuacje, w których mieszkaniec dostaje ponad to, co my przelewamy bezpośrednio na, tutaj też prostuję, że my nie dajemy środków finansowych do ręki za czynsz, dajemy je bezpośrednio na zarządcę. Natomiast tą pozostałą kwotę zdarza się, że dopłacaliśmy jakby do ręki mieszkańca. Teraz przy obniżeniu z 90 punktów procentowych do 50 na pewno tej dopłaty już nie będzie. Na pewno spowoduje też to taką sytuację, że osoby, które mają drogi czynsz, czyli dużo płacą za mieszkanie z różnych względów, bo jest duże, bo jest o wysokim standardzie, o wysokim nazwijmy na warunki wałbrzyskie, po prostu podejmą kroki, które spowodują, że żeby ten czynsz był po prostu mniejszy dla nich. A to znaczy, że część osób dodatek mieszkaniowy nie wystarczy im na pokrycie czynszu? Części osób też nie wystarczy na pokrycie czynszu. Czy to może spowodować w jakiejś dłuższej perspektywie, że problem zadłużenia będzie narastał? Może i na przykład do tej pory nie podejmowano takich ruchów, dlatego że zawsze było
było to liczenie się, że część osób kwalifikująca się do pomocy, ponieważ dodatek mieszkaniowy stanowi dochód, automatycznie będą otrzymywały większe świadczenie z pomocy społecznej. Więc to trochę jest taki system naczyń połączonych. Myśmy wyliczyli, że ta kwota oszczędności w ciągu całego roku budżetowego powinna wynosić mniej więcej od 1 400 000 zł. Ten rok przyszły nie będzie pełnym rokiem budżetowym, bo dodatki mieszkaniowe wydawane są na okres półroczny, więc jakby skutki tego będą pełne dopiero w okolicach lipca, więc nie wiemy jeszcze, co się stanie, ale generalnie zwracam uwagę na jedną rzecz, że 90% dodatek, a 50% dodatek, to nie znaczy, że różnica jest w 40%, bo różnica jakby w ilości ogólnej dodatków to jest mniej więcej niecałe 20% różnicy. Mhm. To jest trudne do przeliczenia. No i tutaj najważniejsza rzecz to jest to, że my byliśmy jedną z trzech gmin, które miały na 90% poziomie dodatki. Na bogato u nas było. Na bogato, a po prostu na to nas na pewno nie stać. Mhm. Dobrze, porozmawiajmy o mentalności Wałbrzyszan, bo ja pamiętam historię z naszymi wyborami i powtarzanymi kilkakrotnie i tym, że mamy te grupki mieszkańców, którzy się zbierają przed lokalami i chcą swoje głosy sprzedać i to też przez pryzmat tego towarzystwa jakby Wałbrzych był oceniany. Ja rozumiem, że Centrum Aktywności Lokalnej, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie otwierał w grudniu w Śródmieściu, jakoś ma tych ludzi wyciągnąć z tych szemranych klatek schodowych i im pokazać inną rzeczywistość. Temu to ma służyć? Świetnie pan to ujął. Dokładnie temu ma to służyć. Ja bym chciała, żebyśmy w ogóle zapomnieli o tym, co było i żeby właśnie Wałbrzych się nie kojarzył tak źle. I dlatego napisaliśmy taki program w ramach rewitalizacji społecznej, rewitalizacji Śródmieścia. I to jest właśnie z rewitalizacją społeczną, że nie tylko urbanistyczna, architektoniczna, wyremontujemy, zmodernizujemy obiekty, tylko musimy zmienić mentalność ludzi. I Śródmieście jest bardzo taką zamkniętą dzielnicą. W związku z powyższym ma wysoki stopień bezrobocia, co też ma bardzo duży wpływ na fakt korzystania z pomocy, bo jest jedną z uboższych dzielnic. I teraz te wszystkie działania, my zresztą to nie dopiero w tej chwili, bo żeby było jasne, my te działania prowadzimy już w kilku dzielnicach i mamy takie czerwce aktywnych społeczności i wiele, wiele działań. W tym roku mieliśmy przeszło 30 działań środowiskowych. Natomiast to Śródmieście nam się świetnie jakby złożyło, ponieważ budynek był rewitalizowany w ramach właśnie rewitalizacji. Dawna biblioteka szkoły nr 12. Na Miejskim to jest Życiu. Dawna biblioteka w stanie naprawdę skrajnego zniszczenia, bo jak tam wyszliśmy przed dokonaniem jeszcze tej rewitalizacji urbanistycznej, to okazało się, że parkiet jest wybrzuszony na wysokość 2 metrów, bo tam kapała woda. W tej chwili po prostu byłam super zadowolona w momencie, kiedy przychodziliśmy tam, bo już wyposażamy obiekt i taka starsza pani podeszła i mówi, Boże, jaki piękny budynek. No po prostu chce się aż naprawdę cieszyć z tego, że jest. Budynek piękny, a budynek co w środku? Piękny, a w środku mamy nadzieję, że będą aktywni ludzie. Dlatego, że w tym budynku my organizujemy świetlicę środowiskową, klub młodzieżowy, klub seniora, klub integracji społecznej dla osób bezrobotnych, centrum wolontariatu i poradnictwo bezpłatne. Ja przepraszam, że może powielam stereotypy, ale jak się słyszy integracja społeczna w Wałbrzychu bezrobotnych, to myślę, że z wielu mieszkańców ma jeden obraz tej integracji przed oczami. Rozumiem, że pani o inną integrację chodzi. Jakie narzędzia pani będzie tam stosować, żeby ci ludzie przyszli w ogóle? Bo tam przecież to nie będzie rozrywki w takim stylu, jaki sobie wyobrażają. My jesteśmy, że tak powiem, po pewnych doświadczeniach, ponieważ my jesteśmy ośrodkiem takim certyfikowanym Centrum Aktywności Lokalnej, które jest metodą działania. I to nie jest tak, że ktoś sobie tylko wymyślił piękne hasło i tak mówi, tylko my po prostu wiemy, jak to robić, mamy do tego metody. Ja zawsze jestem przeciwna integrowaniu się grup we własnym obrębie. Dlatego tutaj jest tak jakby od wnuczka do dziadka. Wszyscy mieszkańcy, którzy, i tutaj apeluję do każdego, kto chce przyjść, 12 robimy otwarcie i można naprawdę przyjść, obejrzeć. Mamy nadzieję, że to będzie żywy budynek, że w tym budynku naprawdę mieszkańcy będą się z nim utożsamiali. Generalnie chodzi o to, żeby mieszkańcy wzięli jakby odpowiedzialność za własne miejsce zamieszkania.
Ludzie są aktywni, tylko ludzie po prostu lubią też, żeby ich do tego zaprosić, żeby pokazać, że są potrzebni. My mamy już takich mieszkańców, którzy aktywnie działają, tworzyli taki klub Piątki. Piątki na rzecz, na jakby hasłowo dla Zespołu Pracy Socjalnej numer 5, co mi się też strasznie podoba, że w ogóle pomoc społeczna nie jest postrzegana tylko z takiego kontekstu zasiłków, bo to jest pomoc, generalnie kojarzy się dają, komu dają i nic więcej. My się integrujemy z mieszkańcami i my z nimi się utożsamiamy, a oni z nami. I jest inny pułap po takich działaniach środowiskowych, które u nas mają hasło coś za coś. Czyli najpierw praca, na przykład remontujemy plac zabaw, malujemy barierki, a później mamy festyn. Kupicie im farby, dacie im pędzle, dacie im ubrania robocze, tak? Pokażecie im ten plac zabaw. My im dajemy, zdobędziecie wszystkie pozwolenia na to, tak? My dajemy trochę takie miejsce do tego, gdzie można samemu wymyślić, co się chce. Ja chciałam zaznaczyć, że już samo centrum jest realizowane w partnerstwie. To jest projekt do końca przyszłego roku. Robimy to z centrum, no właśnie, uciekło mi, z Arcewipem, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. I to już jest fakt, że my zaangażowaliśmy organizację pozarządową w te działania. Ja mogę powiedzieć, że na otwarciu będzie zawiązanie i podpisanie partnerstwa lokalnego na rzecz Śródmieścia. I to jest partnerstwo wszystkich instytucji mających siedzibę na terenie Śródmieścia i mieszkańców już aktywnie działających. Sam projekt ten ze środków unijnych, on jest skierowany do ludzi młodych. Przede wszystkim. Tam są też samotne matki, młode osoby. To do konkretu. Przychodzi taka samotna matka w momencie, kiedy jest ten ośrodek otwarty, to Centrum Aktywności Lokalnej i jaką propozycję dostaje? Akurat dla samotnych matek mamy naprawdę świetną propozycję, dlatego że mamy salę komputerową, mamy zajęcia komputerowe, mamy zajęcia z doradcą zawodowym, mamy zajęcia takie. A tym jej dzieckiem ktoś się zajmie wtedy? I tym dzieckiem również mamy dla niej propozycję opieki nad dziećmi. Także śmiało. Ona może usiąść przy komputerze, śmiało może przyjść, zajmie, a dzieckiem się ktoś zajmie. I tutaj dalej apelujemy, ponieważ to są takie cykle, dla tych akurat młodych osób, to są cykle półroczne, w związku z powyższym ten cykl zaczyna już działać od 1 grudnia, ale będzie następny cykl w drugiej połowie przyszłego roku. To nie jest tak, że o każdej porze dnia można przyjść i roku można przyjść? Też można. Też można, ale są, rozumiem, jakieś zajęcia, gdzie pula miejsc się w końcu Wyczerpie. To znaczy jest zamknięta, bo to są te zamknięte, to jest Akademia Współczesnego Rodzica. I to są konkretne grupy, zarówno dla kobiet w ciąży, jakby i dla matek z małymi dziećmi, dla młodych, bo to jest akurat do 25 roku życia, które mają cykl zamknięty. Mhm. Ale jest masę innych zajęć, które nie mają zamkniętego cyklu. A czym to się będzie różniło od Centrum tej Integracji Rodzinnej, które wasz ośrodek też prowadzi, w innej części miasta? Znaczy różni się tym, że tutaj mamy naprawdę duże środki unijne, więc możemy naprawdę zrobić, zatrudnić osoby, które będą się z tymi podopiecznymi naszymi zajmowały. Tam realizujemy to w ramach profilaktyki uzależnień. Czy mamy ograniczone środki gminne i po prostu musimy w ramach tego robić wszystkie kampanie i oprócz tego, bez dodatkowych środków jakby, prowadzimy Centrum Integracji Rodziny, gdzie jest dokładnie też tego typu działalność. My mamy już to doświadczenie. My dokładnie te zdobyte doświadczenia przenosimy tutaj na grunt właśnie Centrum Aktywności Pani Lokalnej. Dyrektor, kiedy otwieramy Centrum na Mickiewicza? Na Mickiewicza otwieramy 12 grudnia o godzinie 14 i bardzo serdecznie zapraszam mieszkańców Śródmieścia, żeby przyszli i zobaczyli, że mówię prawdę, że tam będzie kolorowo, wesoło, że tam będzie co robić i że będzie naprawdę integracja z mieszkańców. Przyjść, żeby sprawdzić, że Pani powiedziała prawdę. Bardzo Pani dziękuję. Zapraszam serdecznie. Grażyna Urbańska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To był program Gości Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.